Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Ojciec Mateo, Jezus Król Miłości. Czyta Iwonna Teresa. O intronizacji. Co to jest intronizacja? Intronizacja jest to oficjalne i społeczne uznanie najwyższej władzy serca Jezusowego nad daną rodziną chrześcijańską. Uznanie to winno być potwierdzone, uzewnętrznione i utrwalone przez uroczyste umieszczenie obrazu serca Bożego na najzaszczytniejszym miejscu w domu. Uroczystości tej towarzyszy akt poświęcenia. Stwórca sam, Bóg miłosierdzia, powiedział, że będąc źródłem wszelkich błogosławieństw, rozleje je obficie wszędzie, gdzie obraz Jego serca wystawiony będzie jako przedmiot czci i miłości. Powiedział on również, panować będę wbrew wrogom moim oraz wszystkim, co się panowaniu memu będą sprzeciwiać. Intronizacja zatem nie jest niczym innym, jak doskonałym urzeczywistnieniem wszystkich żądań Najświętszego Serca wyrażonych w parę lemonial oraz wszystkich obietnic towarzyszących tym żądaniom. Powiadam wszystkich żądań, gdyż najwyższym celem całego apostolstwa intronizacji jest uświęcenie rodziny. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna ma być pierwszym żywym tronem Króla Miłości. Chcąc przeobrazić i ponownie ocalić świat, trzeba sprawić, aby Boże przyjście na ziemię trwało nieprzerwanie, aby Emanuel, Jezus Ewangelii, mieszkał i królował wśród nas. Aby zaś utrwalić królestwo społeczne Jezusa Chrystusa, trzeba zdobyć społeczeństwo od Jego podstaw. Słowem, trzeba odnowić rodzinę chrześcijańską. Rodzina to niejako sprawdzian wartości i tężyzny narodu. Ile warta rodzina, tyle wart naród. Nie zapomnę nigdy słów usłyszanych z ust nawróconego grzesznika. Nigdy, Ojcze, nie można powiedzieć dosyć o ważności i znaczeniu apostolstwa, jakie głosisz. Główna choroba naszego społeczeństwa tkwi w tym, że utraciło ono zmysł rzeczy Bożych. Jak leczyć tę chorobę? Trzeba powrócić do Nazaretu. Słowo wcielone rozpoczęło odkupienie świata w Nazarecie, na łonie Najświętszej Rodziny. Stąd wniosek, że jeśli społeczeństwa dostąpić chcą odkupienia, muszą powrócić do Nazaretu. Rodzina jest świątynią świątyń. Świata nie ocalą owe pełne wspaniałości, z granitu wzniesione tłumy i kościoły, lecz tylko Nazaret, czyli prawdziwe chrześcijańskie rodziny. To rzecz całkiem zrozumiała. Rodzina jest źródłem życia, pierwszą szkołą dziecka. Jeśli to źródło życia narodowego jest zatrute, wówczas naród zginie. I dlatego pragniemy zaszczepić w rodzinach wiarę i miłość serca Bożego. Gdy Jezusa Chrystusa zaszczepimy w korzenie, wnet całe drzewo stanie się Chrystusem. Otóż w intronizacji Zbawiciel przychodzi upomnieć się o swe miejsce w rodzinie, jak niegdyś pod wieczór w czasie swych apostolskich wędrówek przybywał w gościnę do Betanii. Przychodzi
i upomina się o miejsce zaszczytne, bo jest królem i powinien panować w każdej rodzinie, by w ten sposób zapanować wnet nad ludzką społecznością. Upomina się o miejsce poufne, zażyłe, bo jest przyjacielem, który pragnie panować sercem i miłością. Intronizacja zatem to Emanuel, to Jezus ewangeliczny, mieszkający i żyjący wśród nas. Niestety, ludzkość nie zna Chrystusa i dlatego go nie miłuje. Lęka się go, trzyma się od niego z daleka, mówi do niego następująco: Panie, pozostań w tym przybytku, my zaś nieco dalej, w pewnej odległości od ciebie wieść będziemy nasze życie rodzinne. Przede wszystkim tak niegdyś mawiali Izraelici: Nie zbliżaj się do nas, nie przystępuj, nie przemawiaj do nas, abyśmy snać śmiercią nie poumierali. I tylko Jahwe z Synaju widzą w Jezusie Zbawcy tak słodkim, tak dobrym, tak przyjacielskim, tak słodkim Emanuelu, Bogu z nami, którego rozkoszą jest przebywanie z synami ludzkimi. On za dni swego życia śmiertelnego nie wzdrygał się mieszkać wśród celników i grzeszników, zaszczycając nawet ich uroczystości weselne swą obecnością, aby nam pokazać, jak bardzo pragnie mieć pełen udział w życiu naszym rodzinnym, we wszystkich jego troskach i radościach. Twierdzimy, żeśmy niegodni. Czy godny był Zacheusz, grzesznik, co z ciekawości tylko szedł za Zbawicielem? Nie, bez wątpienia. Lecz wierzył w Jezusową łaskawość i przyjął go w domu swoim. A Samarytanka, a niewiasta Hananejska, a Szymon Faryzeusz, tylu innych, tak podobnych do nas dla swej nędzy. Czyż to byli święci, kiedy zbliżali się do Jezusa? Nie. Nikt z tych, którzy otaczali mistrza, którzy szli za nim, nie był godny. Lecz wiarą mocną i głęboką wierzyli oni w ogrom miłości, która im się oddawała, która ich przyzywała. Wielką ich zasługę stanowiło to, że w nią wierzyli, że z prostotą i ufnością szli za chwalebnym głosem łaski, na którą nie zasłużyli, a której stali się przedmiotem. Błogosławieni nieszczęśni, których przepaść brzydoty przyciągała przepaść boskiego piękna, jakim jest serce Zbawiciela. I dlatego to, jak do domu Zachariasza zbawienie weszło do owych zatwardziałych, do tych dusz w cieniu śmierci pogrążonych. Z Jezusem przyszło zbawienie, przyszedł pokój i nawrócenie, iż się dzisiaj zbawienie stało temu domowi. Zasłaniamy się względami czci i uszanowania, a tymczasem On, Jezus, błaga, żebrze miłości. Z błaganiem ku nam ręce swe wyciąga, a my trzymamy się odeń z daleka, rzekomo przez uszanowanie. Tak pojmowany szacunek kopie przepaście, wznosi mur nieprzebyty między nami a Bogiem. Faryzeuszowskie to wykręty. Bogu, co z miłości zrzuca płaszcz swego majestatu, który jak brat i przyjaciel wyciąga ku nam ręce i serce nam swoje składa w ofierze, temu Bogu miłości zdajemy się mówić zuchwale: Pamiętaj, żeś Bogiem i Królem, trzymaj się z daleka. Zapominamy, że szacunek, prawdziwa cześć chrześcijańska jest w swej istocie zawsze miłowaniem Jezusa, a nie zwyczajną komedią zewnętrznej etykiety. Szacunek, jaki mu się od nas należy,
nigdy w stosunku naszym do Zbawiciela nie staje się przedziałem. Wszak On sam przez wcielenie i Eucharystię zniósł wszelki przedział. Znosząc go jednak, wymaga on od chrześcijanina czci o wiele doskonalszej niż cześć, jaką mu z drżeniem z daleka oddawali Żydzi. Cóż by oni powiedzieli, gdyby go usłyszeli nazywającego ich jak tylu grzeszników amici mei, przyjaciele moi, filioli, synaczkowie. Niestety, istnieją chrześcijanie, co mimo chrztu, jak Żydzi są lękliwi. Niech On, Jezus, do nas nie mówi, abyśmy śmiercią nie pomarli. Co do mnie, to wołam, niechaj Mojżesz i prorocy zamilkną, niech nie mówią do mnie ludzie. Jezusa tylko słyszeć pragnę, Jezusa, którego głoszę, Jezusa umiłowanego. Ty sam tylko, Jezu, masz słowa żywota wiecznego i miłości. Niechaj napoją mnie Twe słowa, własne słowa Twoje, Jezu, Synu Boga żywego, Synu Maryi, abym prawdziwie, słowami serca Twego przemawiając, zdołał zbliżyć się do Ciebie, przywieść Ci z powrotem tyle dusz zbałamuconych błędną taktyką czci na odległość. Zaprawdę, jeden jedyny jansenita gorszym jest szkodnikiem od 100 protestantów lub zgoła niewierzących. Przypominam sobie powiedzenie jednego katolika, który uchodził za wybitnego w sprawie intronizacji. Nie, ojcze, tego nie uczynię. Umieścić wizerunek Jezusa w salonie? Co za brak poszanowania. Wszak to jansenizm. Jansenizm, czyż ten, którego zapraszano niegdyś, by swoją obecnością zaszczycił gody weselne, nie jest na swoim miejscu w salonie? Nie jestże on królem królów? Zaiste, miłość nie jest miłowana. Nie głosimy dostatecznie miłości Chrystusa, a wszak ona duszą świata, ona mocą i życiem, nie zaś chorobliwą człostkowością, ona tajemnicą wszelkiego bohaterstwa, a nie przesadą. Gdybyśmy więcej czytali Ewangelię, wnet byśmy nabrali przekonania, jak bardzo Jezus pragnie być z nami w poufnej zażyłości. Czy lękały się Chrystusa owe dziadki Judei i Galilei, co mu się rzucały w objęcia? A więc powtarzam, jeśli lękamy się Jezusa, to dlatego, że Go nie znamy, że nie zbliżyliśmy się do Niego, żeśmy Go nie oglądali. Zresztą, jak można Go poznać z takiej odległości? Jakże Go oglądać i jak Go kosztować, jeśli nasze życie chrześcijańskie nie jest ugruntowane na ścisłej z Nim zażyłości i coraz to poufniejszym zbliżeniu? Jakże Go kochać miłością bez miary, całym żarem miłości Bożej, skoro patrzymy nań tylko z oddalenia, które w Nim rysy boskiego piękna zaciera i z konieczności je zniekształca? Przyglądnijmy się scenie ewangelicznej przyjmowania Jezusa w Betanii. Jeśli się postaramy odtworzyć ją w sobie, w sercu, to wyglądać ona musiała mniej więcej następująco. Kiedy Jezus po raz pierwszy o gościnę prosił w Betanii, przyjęli go tylko Łazarz i Marta. Maria opuściła była ognisko domowe. Przyjęto go z pewną powściągliwością, z jakąś mieszaniną onieśmielenia, szacunku i ciekawości. Wszak sławnym był ów cudotwórca, o którym głośno było dookoła. Kimże on mógł być? Jakimś wielkim uczonym? Łazarz
i Marta czuli się zachwyceni, zaciekawieni, ale to wszystko. Pełni szacunku, trzymali się jednak w pewnej odległości. Wystarczyło im, że go słuchają, że mu służą. A jednak coś pociągającego promieniować musiało z osoby Zbawiciela, bo gdy odchodził, Łazarz i Marta nieśmiało prosili: powróć do nas, Panie. I Jezus powrócił. Za drugim razem nowe uczucia wzbudziły się w sercach. Przygotowano na jego cześć przyjęcie, życzono sobie jego przybycia, oczekiwano go na progu, a gdy przybył, brat i siostra śmielej się doń zbliżyli. Rozmowa stała się poufniejsza, zażylsza, radosna. Pan był tak dobry, tak pełen prostoty. Gdy odchodził, serca ich należały do niego. Brat i siostra z naleganiem błagali: Panie, przyjdź znowu. Uważaj nasz dom za swój własny. I Jezus obiecał: odtąd będzie ich przyjacielem. Jakże różne od dwóch pierwszych było owo trzecie przyjęcie Jezusa w Betanii. Przyglądnijmy mu się, bo to właśnie jest intronizacja. Duszę przepełnia radość, nastrój odświętny. Wszędy pełno kwiecia. Łazarz i Marta liczą godziny. Jakże długo Pan nie przybywa. Nie mają siły czekać nań dłużej, więc wybiegają mu naprzeciw, a potem, gdy przybywa, gdy go sadzają na najlepszym miejscu, podchodzą dość blisko, bliziutko. Nie istnieje przedział, jest tylko miłość i przyjaźń zażyła. Rozmowa staje się poufna, szczera, z serca do serca. Także w pewnej chwili Łazarz, widząc, jak słodki jest Pan, jak dobry, współczujący, a potężny, rzuca się do jego nóg i na kolanach Jezusowych, składając ręce, głosem łkaniem przesyconym, zwierza mu bolesną tajemnicę rodzinną. Panie, dwoje nas tu widzisz, było nas troje. Maria, siostra nasza, dziś Magdaleną zwana, odeszła i wstydem gniazdo rodzinne okryła. O Panie, spraw, by wróciła. A Jezus zmieszał łzy własne ze łzami Łazarza i tegoż wieczoru, żegnając swych przyjaciół, rzucił im w serca słowa nadziei: Magdalena powróci, obiecuję wam. Wiemy, co dalej się stało. Grzesznica u stóp Jezusa w domu Szymona i cudowne jej nawrócenie. Gdy po raz czwarty przybył Jezus do Betanii, znów było ich troje. Była tam Maria Magdalena, cudownie nawrócona, która odtąd trwa u stóp Zbawicielowych. Nierozdzielnie od tej chwili rodzeństwo skupia się około źródła życia, około serca Jezusowego. Oto Betania przeobrażona, gotowa do wieczności. Jezus, Bóg Wszechwiedzący, znał troskę tej rodziny, jednakże, by ją uleczyć, czekał, aż mu się z nią zwierzą. Czekał ze zdziałaniem cudu, aż go przyjmą w rodzinnym ognisku. Czekał na miłość pełną ufności, na oddanie mu się dusz. Zaiste, przedziwnie piękna i prosta ta scena. To dzieje intronizacji. Codziennie najbardziej zdumiewające cuda są odpowiedzią na ufność tych rodzin, które potrafiły wyrzec owo: pozostań z nami, pozostań, pragniemy nie odłączyć się od Ciebie na wieki. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. Panie Jezu, bądź moim Panem i Królem. Stań się królem całej mojej rodziny, tak z tej krwi i ciała, jak i tej rodziny duchowej i całej rodziny ludzkiej. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. Amen.